Witam Was serdecznie na naszym kanale. Z tej strony Weronika Załoga i Marlena Gier-Załoga. Gier. No. Także witam Was serdecznie na naszym kanale. My dzisiaj, jak widzicie, pogoda nam dopisuje. Mamy piękne słońce, gleba nagrzana, więc oznacza to tylko jedno, a mianowicie kukurydzy. Tak, zasiewamy. W naszym gospodarstwie. Kukurydzę. I nie tak zwyczajnie, ponieważ w tym roku również, uwaga, robimy poletko z firmą Top nasiona. Tak, wszystko się zgadza. Dzisiaj z nami topki. Dariusz. Jesteśmy tak, topki. Będziemy topkami we wsi, ponieważ mamy odmianę z top nasiona. Topowe. Topowe odmiany. Topowe z topkami. Topowe odmiany topek w kotlicach. Dokładnie tak. Namieszałam. Dzisiaj z nami Dariusz, który pomaga nam tutaj przy siewie. Mianowicie w zeszłym roku był wysiewany granulat rozsiewaczem, a w tym roku mamy mikrogranulat z firmy Timac Agro. Także za chwilkę troszkę więcej szczegółów. I co? Zaprosimy do siebie Dariusza. Jak się zgodzi. Jak się zgodzi. Na profesjonalną prezentację odmianową kukurydzy. Także nie przedłużamy. No i zapraszamy do oglądania. Już oglądają. Faktycznie. Z dobrej strony. A, widzisz, dobrze. Okay. Jest. Się kameruje. Słuchać? Top nasiona. Dzisiaj top nasiona. I zobaczcie, i mamy tutaj kolekcję naszą odmianową, która jest u nas wysiewana. I co, Darek? Jest wysiewana. Oczywiście. Typowo odmiany ziarnowe. Wszystkie ziarnówki takie stuprocentowe. Flinty, denty. IV mamy od 230 do 290. Do 290, tak, najpóźniejsza odmiana. I tutaj na końcu mamy taką bardzo ciekawą odmianę o nazwie Tenebro, ponieważ jest ona kolorowa, że tak powiem. Takie zabarwienie ma, można powiedzieć, pod odcień taki czarnego, czarno-bordo. Ciemne bordo. Tak jak twoja bluzeczka. Mniej więcej. Ciemniejsza jeszcze. A to na jesieni będziemy już sprawdzać, jaki to będzie zobacz, kolor. Będzie taka naprawdę ciemna. Ale to jest właśnie taka dosyć jedna z ciekawszych odmian. Także mamy no, taka ciekawostka. Z tej strony zrobioną taką kolekcję, a dalszą część działki mamy wysianą. Czym? Odmianą Bruce Lee. Bruce Lee aktualnie ja nasza, numer jeden odmiana. Ale Rambo też tak agresywnie. No, Rambo jest dobra. Tylko tak późniejsza. Ogólnie... To na wasz rejon jakby kraju, to tutaj właśnie Lubelszczyzna. Świadczysz głową. Tak. Jak no, ktoś to wiesz, zostajesz bez głowy. Ja nie muszę świadczyć, bo w Coboru była najwyżej planującą odmianą. A, kurczę, no, zarejestrowana, z najwyższym wynikiem, więc jakby to jest poparte. Państwowymi badaniami. To my to jeszcze u siebie sprawdzicie. Zdiagnozujemy. Jasne, jasne. Po lekarsku. No. Więc tutaj mamy już z tej strony odmiany wysiane. Lecimy. Tak, teraz już tylko produkcja, nie? No, normalne pole produkcyjne. My w tym roku także skupiłyśmy się na odmianach firmy Top Nasiona. Tutaj jeszcze mamy kolejną działkę za pszenicą, na której również będzie kukurydza. No troszkę tej kukurydzy tak niedużo, nie mało będzie. 9,5 hektara, nie? Tak, no takie, tak na początek. Na to początek, dobre to jest dobre. To jest dobre. O, właśnie tutaj mamy porozdzielane worki. O, mamy na przykład Bruce Lee. No patrz, i tą dobrze nakleiłem naklejkę. Piękna naklejka. Jest moc. Jest moc. Także jest na polach produkcyjnych. Co tu jeszcze takiego jest rozpakowanego? Abaddon. Abaddon to jest nasza taka nowa testowa. To są dwie te ostatnie takie typowo testowe odmiany. Jeszcze w Polsce nigdy nie były wysiewane. A my to mamy. Tak, to jest pierwszy rok. Co tu jeszcze mamy? Gdzie to jest podpisane? Brevi. Wczesna odmiana. Wczesna. Z Hoderli Brevanta. Wczesna taka 230V. Zajrzymy do środka. Daj na rękę, będzie lepiej. Masz o, czekaj, mam rękawiczki. Właśnie. Tak no, matowo zaprawiona. No. Intensywnie.
żeby się nasiona nie ślizgały i dobrze w tarczki. O, i tutaj jeszcze mamy anowic, czyli odmianę, którą tak mamy z pierwsza, brzegu. Nie? Pierwsza. Tak. Jako pierwsza była wysiewana. Też o, ładnie zaprawiona. Także tak się to prezentuje. Siejemy Waderstatem ośmiorzędowym, podobnie jak w zeszłym roku, z panem Markiem, którego serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za wykonanie usługi. I jest oczywiście siemień zaczepiony do case'a 240-konnego. No, robi robotę. Robi. Siałem wygląda przez nie? Chwilę to 85 tysięcy, pyk i... A właśnie, bo jeszcze nie wspomnieliśmy, obsadę wysiewamy 85 tysięcy. No, tu są dobre gleby, macie. Jest tak na moje oko jakaś dwójka. Ale mi się no, druga klasa gleby. Ciekawe dlaczego. No, to będzie rosły, wiesz. Wasze pole, super gleba, jeszcze nasze warunki, super odmiany. Niech jeszcze wilgoć to jest odpowiednim gwarancja. Momencie będzie. Będzie. Będzie idealne. I jest to działka najlepsza, najpiękniejsza, największa, najnowocześniejsza, ponieważ jesteśmy na działce, na której koczowaliśmy przez ostatnie miesiące, wiosną. Nie no, bez przesady, miesiące? Nie miesiące. Sami określicie, ile tu byliśmy i proszę bardzo. Tu się dzieje, tu jeszcze się... dwa przejazdy i koniec. Niesamowite. No, niesamowite. A jednak. I wrócimy jeszcze do nawożenia. Mamy tutaj właśnie nawóz, jest to Fizjostart z firmy Timak. A... Niesamowita jest. Werka, jak chodź ty... szybko, bo już rozcięłam. Jak ty ładnie wyglądasz. Ja już rozcięłam. O, mamy tutaj zmarnowałam worek. Fizjostart, jak mikro to mikro. I mamy tutaj na przykład... wapń odżywczy w postaci mezokalku. 2% cynku. No, a jak na wapń to jest właśnie dużo. No. I ten wspomniany wapń jest w formie takiego wapnia morskiego. A ile wysiewamy, już mówiłyśmy? Nie mówiliśmy. Od 20 do 25 kg na hektar. Tak. I azot mamy w formie amonowej, czyli takiej bezpiecznej dla korzeni, żeby ich nie uszkodzić, takich tych młodych korzeni. Mamy fosfor szybko działający. O cynku już wspominałyśmy, że jest aż 2%. Także to naprawdę trzeba podkreślić. I no został i... ostatni przejazd właśnie. Ale jeszcze coś na koniec chciałam powiedzieć, że ostatnim aspektem jest tutaj w składzie Fizio Plus, czyli aminopuryna, czyli taka substancja, która pobudza korzeń do wzrostu i kiełkowania. Co, Werka? A, tak. Ostatni przejazd. Trzeba to upamiętnić. Pierwszy zasiew na działce. Koniec. Koniec. Trzeba to opić. Opić? Wodą. Święconą. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że film Wam się podobał. Subskrybujcie nasz kanał, komentujcie, lajkujcie. Do zobaczenia, do następnego. Cześć, pa, pa.
Jak szybko. A, i jeszcze ten. No, co ten? Musimy zabrać to, co nasze. O, bo to pieniądze. Pieniądze. Mm. Ciężko zarobione pieniądze. Dokładnie. Także siew został już zakończony. Tadam! Działeczka jak ta lala. Pierwszy rok. Tutaj oczywiście obsiane kuku. Kuku. Tutaj nasze resztki kuku, resztki nawozu. Z dziurką jak wykonaną przez jak werkę. Urośnie, będziemy robić kuku w kukurydzy. Będziemy kuku? Się chować. Chowanego. Dobra, to Werka nas pożegnała. Ja również się z wami żegnam. Weronika mówi pa, pa. Pa.